Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Chodźcie ze mną dzisiaj zwiedzać niesamowite świątynie Angkor. To jedziemy. Dotarliśmy na szczyt Phnom Bakeng. Świątynia ta jest symboliczną reprezentacją świętej góry Meru, czyli siedziby hinduskich bogów. Świątynia ta została zbudowana około 2 wieki przed świątynią Angkor Wat i była w tamtych czasach największą świątynią w mieście Angkor. Przez ponad 2 stulecia teren świątyni Phnom Bakeng był stolicą Imperium Khmerów. Wiele budynków w tej świątyni zbudowanych jest z laterytu, czyli lokalnej skały bogatej w aluminium i żelazo, co wyjaśnia, dlaczego niektóre ściany obecnie wyglądają na nieco zardzewiałe. Dzięki tlenkom żelaza mają również charakterystyczny czerwony odcień, który jest szczególnie widoczny na wschodzie i zachodzie słońca. Tam widać Angkor Wat. Syn króla, który zbudował poprzednią świątynię, czyli Phnom Bakeng, zbudował właśnie tę świątynię, która się nazywa Baksei Chamkrong. Jest to 13-metrowa piramida, która została zbudowana na cześć hinduskiego boga Shiwy, ale również jako grobowiec dla króla Yasovarmana I, który był ojcem tego kolesia, który zbudował tę piramidę. Schody w okresie Angkor Watu miały, ja bym powiedziała, nie więcej niż 20 cm, niektóre tutaj z nich mają 15. Wszystkie są nierówne i naprawdę trzeba uważać. Powiem tak, jeśli ktoś ma lęk wysokości, to lepiej niech tu nie wchodzi, bo będzie się bał zejść. Ja mam lekki, ja się zastanawiam, jak zejdę. Pewnie tyłem. Jedyną dobrą rzeczą jest to, że te stopnie są takie wyrzeźbione. Chropowate są ogólnie, więc można się tego trzymać, jak się wchodzi czy schodzi. A w środku znajduje się po prostu mały, leżący Budda. Tak jak się spojrzy w górę, to jest ciekawe. To jest taki komin zakończony wylotem. Za mną znajduje się brama południowa Angkor Thom. Angkor Thom w języku khmerskim oznacza wielkie miasto. Zostało założone jako stolica imperium króla Javarmana VII. To właśnie za murami Angkor Thom znajduje się jedna z bardziej popularnych świątyń tutaj na terenie Angkoru, czyli Bayon. Chodźcie ją zwiedzać ze mną.
przeciwieństwie do poprzednich świątyń, które były budowane jako hinduskie, świątynie w mieście Angkor Thom są już buddyjskie. Również wykształcił się specyficzny styl, nazywany stylem Bajon, który charakteryzuje się wielkimi, uśmiechniętymi twarzami. Doskonale to widać właśnie w tej świątyni Bajon. W której to świątyni podobno znajduje się aż 200 takich twarzy. Dokładnie nie wiadomo, co te twarze, czy kogo te twarze reprezentują. Jedni twierdzą, że Buddę, drudzy twierdzą, że samego króla Dżawarama VII, a jeszcze inni twierdzą, że strażników, którzy właśnie mieli strzec tej świątyni. No cóż, do końca nie wiadomo. Gdy odkryto Bajon na początku XIX czy XX wieku, nie pamiętam dokładnie, to był on całkowicie pochłonięty przez puszczę. Tutaj trzeba było się przedzierać, jak już się weszło do samej świątyni, przez chaszcze i rośliny i co tylko. Obecnie trwają prace restauratorskie i są... W tym czasie, w którym ja jestem, czyli na początku 2024 roku, można chodzić tylko po pierwszym poziomie, ponieważ na wyższych poziomach właśnie są prace odbudowcze. Jak się zatrzymamy na chwilę i przyjrzymy niektórym tutaj strukturom, budowlom, budynkom, to zobaczymy, że rzeczywiście one się zaczynają mocno, kamień zaczyna się mocno kruszyć. Niektóre z nich mocno się przechylają w jedną czy w drugą stronę. Więc no, na pewno trzeba ratować. Ale jest przepiękna. Z tego, co czytałam na temat Angkor Batu konkretnie, to była to świątynia pokryta złotem, dachy świątyni były pokryte złotem, była pomalowana wewnątrz, na zewnątrz była pomalowana na biało, a wewnątrz no, przechodziła przez różne okresy i na różne kolory była malowana. W każdym razie była kolorowa, piękna, okazała. Nie była taka prymitywna, że tak powiem, jak wygląda obecnie. Całkiem możliwe, że z tym pałacem było podobnie.
Jak się zatrzymamy na chwilę i sobie wyobrazimy, jak fantastycznie mogły te mury wyglądać w czasach swojej świetności, to no wow. Niesamowitym jest, jak dużo ludzie są w stanie osiągnąć, jak tylko się zabiorą razem do roboty i jak tylko działa ich wyobraźnia. Tutaj na przykład bardzo fajnie widać, jak oni te kopuły budowali w ogóle, no bo to wszystko z kamienia. Świątynia Baupom, czyli miejsce, gdzie odpoczywa Budda. Świątynia ta pod wieloma względami stoi w sprzeczności ze świątynią Bajon. Baupom to miejsce raczej medytacyjne niż tętniące życiem Bajon. W przeciwieństwie do Bajon, świątynia ta była pierwotnie poświęcona hinduskiemu bogu Shiwie, ale po przekształceniu w świątynię buddyjską, na drugim poziomie, po zachodniej stronie, budowano posąg leżącego Buddy o wysokości 9 metrów i długości 70. Główną rzeczą wartą zobaczenia w tej świątyni jest odpoczywający Budda, który jest wbudowany w jedną z bram wejściowych. Ale ja go nie widzę. To jest... Może pójdę w tą stronę? Ale nie, ja tam szłam. To jest duży pomnik 9-metrowy, więc ogólnie to raczej nie powinien być to problem, żeby go zobaczyć, ale nie wiem, może jest jeszcze gdzieś niżej. Zobaczymy. To, co rzeczywiście dobrze się zachowało w tej świątyni, to gopury, czyli te bramy wejściowe. Zachowały się dobrze również zdobienia na tych bramach. Różne też sceny opowiadające dawne historie. No, po kolejnych 20-30 super stromych stopniach jesteśmy na szczycie. No, nie jesteśmy na szczycie. Jesteśmy przed szczytem, ale ponieważ jest kompletnie idealnie środek dnia, 12, to chyba już tam na sam szczyt nie będę się pchała, bo z tego co widzę, to tam za bardzo nic nie ma. Jak mówię, ta świątynia była dobudowywana i zmieniana. I no tutaj na przykład te elementy już są kompletnie inne niż na tym niższym poziomie. No bo jeśli ktoś ma lęk wysokości, to tu jest stromo. Naprawdę stromo. Ale są barierki i jest się przy czego przytrzymać.
No więc zupełnie przez przypadek odkryłam, że w tej świątyni Teres of the Leper King jest taki oto labirynt. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Ściany wysokie ma 3-4 metry. Próbowałam znaleźć trochę więcej informacji na temat tych świątyń na internetach, ale szczerze mówiąc, to w większości to, co znajduję, jest mocno powierzchowne. Fajnie by było na przykład wiedzieć, po co jest ten korytarz, jakie miał znaczenie. Świątynia Prechpalidlai to jedna wielka tajemnica. Nie tylko wygląda jak tajemnicza świątynia zagubiona w dżungli, ale tak naprawdę nikt dokładnie nie wie, kiedy i przez kogo została założona. Współistnienie elementów hinduistycznych i buddyjskich oraz brak inskrypcji sprawiają, że trudno rozszyfrować, czy była przede wszystkim świątynią buddyjską, przerobiona na hinduistyczną, czy też odwrotnie. Jedno jest pewne. Obecnie jest to czynne miejsce kultu, w którym często przebywają lokalni mieszkańcy oraz mnisi. Pewnie dlatego, że świątynia ta nie jest tak bardzo popularna wśród turystów. Ta świątynia nazywa się Pimenaaka. Świątynia ta, jak widać, jest w kształcie piramidy i szacuje się, że jest ona jeszcze starsza niż miasto Angkor, że była tutaj zanim powstał Angkor i że uważana była za prywatną kaplicę królów i ogólnie tutaj arystokratów kmerskich. No, jakaś procesja małp, jak się śmiesznie wołają. Ale ja radzę uważać z tymi małpami. Nie zaatakowały. Mieliśmy spór o mój rower, który jedna małpa zaczęła gryźć. Co mi nie przeszkadzało, dopóki nie zaczęła mi hamulcy gryźć. Więc próbowałem ją powstrzymać, w sensie wystraszyć. Na co ona stwierdziła, że się nie boi. I to, co zrobiła, to zaczęła mi gryźć nogawki spodni. Na szczęście mam szerokie, ale najpierw przyczepiła się do jednej, a później do drugiej i to tak całkiem porządnie, że mi ją ciężko było odczepić. Tak więc no, polecam uważać z tymi małpami, bo małpy też przenoszą różne choroby, łącznie z HIV-em i jak zadrapią albo ugryzą, to może być problem. Tak więc mimo iż one wyglądają tak przyjacielsko i przyjemnie, to niekoniecznie muszą być.